praca sprzątaczki często bywa wyśmiewana i rugana. W miarę upływu czasu jednak zawód ten zdobywa coraz większy szacunek, a ludzie rozumieją, jak jest wymagający, ile zarabia sprzątaczka i czy jej wynagrodzenie jest godne. Ile zarabia sprzątaczka, zależy od miejsca, w którym pracuje, konkretnego klienta i postawionego przed nią zadania. Każda najmniejsza rzecz w lokalu, mieszkaniu czy szkole przedstawia inną wartość, jeśli chodzi o czyszczenie i sprzątanie. Płaca, którą otrzymuje osoba na tym stanowisku, jest zmienna. Ile zarabia sprzątaczka? Coraz częściej nazywane paniami sprzątającymi, mogą dorobić się naprawdę sporych pensji. Średnie wynagrodzenie w tym zawodzie waha się między 10 a 15 zł na godzinę, a aby uzyskać potrzeba przynajmniej 13,7 PLN/h. Osoby oferujące sprzątanie na własną rękę nie mają stałego zatrudnienia i godziny pracy takiej osoby zależą tylko od niej. Oczywiście każda z pań chce pracować jak najwięcej, by jak najwięcej zarobić. Nie brak jednak kobiet, które pracują na etatach, gdzie najczęściej potrzebny jest serwis sprzątający. Ile zarabia sprzątaczka w szkole? Praca w szkole nie jest dochodowa dla nauczycieli, a co dopiero dla pań sprzątających. Rzadko kiedy zdarza się, by otrzymywały pensję sięgającą minimalnej krajowej. Mimo wszystko właśnie tam potrzebny jest serwis sprzątający. Plusem takiego zatrudnienia jest fakt odprowadzania przez szkołę składek na Narodowy Fundusz Zdrowia. Nadal nie jest to jednak praca marzeń. Wiele osób decyduje się na takie stanowisko, traktując tę pracę jako dodatkową. Dalsza część tekstu pod galerią i filmem: ile zarabia sprzątaczka w prywatnym domu? Osoba sprzątająca w prywatnym mieszkaniu czy domu lub innego rodzaju lokalu, zarabia tyle, ile wynegocjuje ze zleceniodawcą. W takich sytuacjach godzina sprzątania może kosztować nawet 30 zł i więcej, choć zwykle jest to kilkanaście złotych. Średni czas sprzątania 40-metrowego mieszkania wynosi od 2 do 3 godzin. Oprócz tego stawki różnią się w zależności od powierzchni lokalu, stopnia trudność danego zlecenia i dodatkowych poleceń. Do grona dodatkowych zadań należą mycie okien, 20 do 30 zł/h lub 10 do 15 zł za jedno okno dwuskrzydłowe, pranie tapicerki meblowej, 5 zł za krzesło, 35 zł za wersalkę, 70 zł za dwuosobowy materac, oraz czyszczenie wykładziny, minimum 5 zł za metr kwadratowy. Ile zarabia sprzątaczka w biurze? Sprzątaczki w biurze są często zatrudnione na etat lub otrzymują stałe zlecenia. Ile zarabia sprzątaczka zależy od czasu pracy i metrażu pomieszczeń. Praca sprzątaczki jest z roku na rok popularniejsza i bardziej rozchwytywana na rynku pracy. Często i mają się jej kobiety, będące i wiele z nich otrzymuje zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy. Niemniej ogromna liczba sprzątaczek sama ustala, ile chce zarabiać i czy zamierza przyjąć konkretne zlecenie. Często bałagan i brud w danym miejscu odrzuca nie tylko ich sprawców, ale również osobę, która w domyśle miała się nim uporać. Zobacz także na pikio.pl, jak mieszka Beata Teszkiewicz. Tego się po niej nikt nie spodziewał. Agnieszka Chylińska przerażająco chuda. Fani boją się o jej życie. Źródło: kobieta.wp.pl.